Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny tytuł. Posiadałem go już od dłuższego czasu, jednak dopiero 30 sierpnia 2016 roku wraz z premierą zniesiono tak zwany zapis o NDA, czyli jakby zakaz prezentowania wrażeń, ocen, materiałów, recenzji itd. The Turing Test to mieszanka gry logicznej, trochę puzzlowej, można powiedzieć, z perspektywą pierwszej osoby, z fabułą oraz ładną trójwymiarową grafiką. Z tego, co można wyczytać w pierwszych zapowiedziach, jest to troszeczkę mieszanka Portala i może Talos Principle. Ostatnio często trafiam na takie gierki, które budowane są, powiedzmy, na klimacie, na grafice i wcale nie są takie złe. Co siedzi w tej grze fajnego, coś, co przyjdzie nam tutaj robić, jakie są słabe i niedociągnięcia, powiedzmy, strony. No, zobaczymy. The Turing Test w dniu premiery kosztował oficjalnie na Steamie 18 euro, bez tej jakby premierowej przeceny minus 10% kosztował 20 euro, nieoficjalnie na G2 po około 75-85 zł, więc w sumie niewiele taniej. Warto na początek wspomnieć, że The Turing Test ma troszeczkę wyższe wymagania sprzętowe. No w minimalnych znajdziemy jeszcze tą i trójkę oraz kartę z rodziny 500, jednak na minimalnych gra wygląda po prostu troszeczkę brzydko. Ale w zalecanych już potrzebujemy i 7 oraz 670 plus do tego 8 GB RAM-u, no i gra naprawdę wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to wszystko ze sobą trybi. O tak zwanym teście Turinga, czyli właśnie sposobie określenia zdolności maszyny jakby do ludzkiego myślenia oraz porozumiewania się z ludźmi, możecie poczytać sobie w internecie, całkiem ciekawa sprawa. Wcielamy się w rolę Ewy. Tak, tutaj w tej grze głównym bohaterem jest kobieta, której powierzono rolę misji, w przenośni mówiąc, badawczo-ratunkowej. Mamy ustalić, co stało się z załogą stacji i ludźmi wcześniej wysłanymi na misję. Początek zaczyna się nieźle. Ładna oprawa graficzna, stonowana, przyjemna muzyka. Jesteśmy gdzieś nieopodal Jowisza. Naszym celem będzie Europa, jeden z księżyców. I tutaj mała ciekawostka, powiedzmy, troszeczkę poza groła. Są podejrzenia, że pod tą grubą warstwą lodu mogą być płynne oceany lub jakby jeziora. Mówiąc pobocznie, w tym materiale Europa jako księżyc Jowisza to miejsce, gdzie powinniśmy właśnie szukać życia. Wracając jednak do gry, po wylądowaniu na powierzchni Europy, gra pokazuje nam, o co tutaj powoli chodzi, bo pierwsze zagadki są dość proste i opierają się o przeniesienie jakby źródła zasilania. Najpierw rękoma, następnie posiadaną przez nas taką jakby troszeczkę bronią, chociaż już na początku lekko się zaciąłem. Muszę przyznać, że miałem problem z wykonaniem pierwszych zagadek w tym właśnie miejscu, które widzicie. Okazało się, że musiałem zabrać jakby energię z uszkodzonego jeżdżącego cosia, by następnie wsadzić ją w drugi zląd zasilający drzwi. Czy zagadki są trudne? Powiedziałbym, że raczej nie należą do trudnych, ale do zmuszających do myślenia i znalezienia jakby klucza, sekwencji, jakie mamy wykonać do konkretnej zagadki. Wszystko ma po prostu swoją sekwencję, co i jak mamy wykonać. Z jednej strony to dobrze, bo powoli uczymy się tutaj nowych sztuczek czy nowych możliwości, ale z drugiej strony The Turing Test jest bardzo spokojny. Powiedziałbym, że dość powolny. Nie ma tutaj za bardzo dynamiki czy szybkich jakichś zagadek, które mają całą masę najróżniejszych skryptów związanych z otoczeniem. Gra jest raczej statyczna. Więcej jest tutaj przewidywania, co i jak zrobić kilka kroków dalej, w jakiej sekwencji, kolejności wykonać konkretne czynności, niż powiedzmy jakiejś takiej, no wow, tak, z różnych skryptów. Gra składa się z 7 epizodów i jeszcze kilku opcjonalnych. Łącznie daje nam to mniej więcej około 9 do 10 godzin gry. Oczywiście w zależności od tego, jak szybko tą grę będziemy rozkminiać i tak mniej więcej w przeliczeniu na jeden epizod jest to około godziny leciutko z górką. Gra z czasem daje nam też jakby inne wymagania i inne możliwości. Przykładowo z czasem sloty na energię są różne, takie, że wsadzimy tylko nam, powiedzmy, tą moc jakby z broni, ale już nie wsadzimy tej mocy w formie takiego jakby kontenera, takiego koszyczka do noszenia. Rzeczy fabularne poznajemy przez zostawione notatki oraz tablety z różnymi zapiskami, również przez zdjęcia załogantów tej stacji. Tutaj lekko, powiedzmy,
Bardzo, niech będzie, bardzo. Spodobał mi się wątek prywatności, jakby tych innych ludzi ze stacji, których poszukujemy, których mamy niby odnaleźć. Ich zapiski, dyplomy, w kwaterach, przedmioty. I przede wszystkim zdjęcia prywatne. Kto wie, może są to jakieś zdjęcia deweloperów. Wszystko wykonane w taki bardzo fajny, osobisty sposób. I ten fabularny dodatek bardzo mi się tutaj spodobał. Czy The Turing Test ma jakieś większe problemy, wady albo niedoskonałości? Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to lekki brak płynności pomiędzy grą a wstawkami filmowymi. Kiedy nasza postać schodzi po drabinie na filmiku, na wstawce i przejmujemy nad nią kontrolę, to często w takich momentach po filmiku postać nagle teleportuje się kawałek od tego obiektu. Tutaj brakuje jakiejś takiej płynności tych animacji, tego przejścia. Trochę irytujące są quicksave'y, czasami lagujące grę na 5 do 10 sekund pomiędzy przechodzeniem z jednej sekwencji do drugiej. Sporą wadą jest schematyczność tego bardzo ładnie wykonanego otoczenia. Grafika jest naprawdę bardzo ładna, ale każdy epizod gry wygląda dość podobnie do poprzedniego. Brakuje jakichś skrypcików, które coś by tutaj zmieniały. Różnorodność niestety jest tutaj sporym problemem. Grze trochę brakuje tego, co właśnie miał na przykład Portal 2, czyli zmienności tego świata. Tego, że gdzieś idziemy, coś się dzieje, coś się zmienia. Tego tutaj trochę brakuje i każda lokacja wygląda dość podobnie. Problemem jest też marnowanie plansz na tłumaczenie graczowi nowych feature'ów, zamiast z góry dawanie mu czegoś trudniejszego z tą właśnie nową możliwością lub nowym elementem mechaniki. Bardzo często spotykamy plansze, które przechodzimy w biegu i różnią się tylko jednym elementem mechaniki, który jest powiedzmy nowy. Trochę to irytuje, bo to jest taki jakby niepotrzebny tutorial. Finalnie rzecz biorąc, na pewno na ogromny plus w tej grze zasługuje muzyka i grafika. The Turing Test, odpalony na Ultra na DX12, wygląda po prostu przepięknie, szczegółowo. Muzyka bywa klimatyczna i budująca nastrój, to też jest bardzo duży plus. Niestety gorzej wygląda content gry. Sama długość produkcji jest jak najbardziej okej. Około 9-10 godzin, śmiem sądzić, ale robienie cały czas podobnie wyglądających zagadek w podobnych lokacjach zaczyna dość szybko nudzić. Fabularnych przejść, jakichś skryptów, wstawek jest tutaj za mało. Mimo tego gierka nie jest zła. The Turing Test mogę od siebie dać na miniaturkę leciutko zieloną. Gdzieś gdybym miał ten tytuł polecić, to raczej gdzieś w okolicy 13-14 euro niż 20. Mimo wszystko gierka jest na tyle dobra, na tyle przyjemna, ładnie wykonana i bez przerażających błędów, że na ocenę dobrą w mojej ocenie przynajmniej zasługuje. Tyle.